kościoła się nie chodzi, kościołem się jest. Dziś jesteśmy kościołem Boga żywego i Jezusa Chrystusa. Kochani, mam na imię Damian Lorek i chcę się z wami podzielić, powiedzieć wam o najświętszej osobie, o żywym Bogu, o Jezusie Chrystusie, który w 2015 roku zmienił moje życie. Kochani, wychowałem się w rodzinie katolickiej i wychowano mnie, że jest Bóg, że co niedziela trzeba iść do kościoła, modlić się. Ale wiecie co? Gdy dorastałem, nie poznałem tego Boga osobiście. Tak jak macie przyjaciół, spotykacie się, macie z Nim na co dzień relacje. Chodzicie do szkoły, gracie w piłę, macie ze sobą relacje. Bóg takiej relacji chce. Ja z Bogiem takiej nie miałem. Nie doświadczyłem tego Boga. A chrześcijaństwo to jest relacja. Chrześcijaństwo to nie jest religia. Kochani! 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. Swoje życie trzymałem w swoich sterach. Brałem wszystko. Wszystko brałem. Dwukrotnie miałem wypadek. Przedawkowałem. I poleciałem. Wiecie co? Ale gdy schodziłem, bo przedawkowałem, zawołałem ze szczerego serca do Jezusa. Jezu, jeżeli Ty jesteś, jeżeli Ty żyjesz, to objaw mi się i ogarnij moje życie, bo ja już tak nie chcę żyć, nie chcę tak funkcjonować, nie chcę się tak paprać w tym grzechu, bo gdy rano wstaję, wymiotować mi się chce. I tą pustkę nie jest w stanie nic wypełnić, żaden narkotyk, żadna dobra impreza, dobry seks, burdel. Wszystko, co jest na tej ziemi, co ta ziemia oferuje, bo ta ziemia jest skażona. Ale właśnie w pokoju, gdy zawołałem ze szczerego serca, to wjechał Jezus i spotkałem się z Nim w duchu. W duchu się z Nim spotkałem. Wiecie co? Ja padłem na kolana. Padłem na kolana i ja tam zacząłem pokutować. Łzy same ciekły mi po policzkach. I ja widziałem cały rozdział starego mojego życia, jak ja się paprałem, jak ja funkcjonowałem. I wiecie co? Karą za grzech jest śmierć, tak mówi Słowo Boże. I moje stare życie było jednym wielkim grzechem. Jednym wielkim grzechem. Ale ja w tym pokoju, ja się narodziłem na nowo. Moje życie zmieniło się o 180 stopni. Wypełnił mnie Duch Święty i nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Gdy położę na kogoś rękę, to ta osoba jest uzdrowiona. Wypędzę demona w imieniu Jezus, bo Słowo Boże mówi, że ręce na chorych kłaść będziecie, a oni wyzdrowieją. I to jest moc Ducha Świętego, który mieszka we mnie. Halleluja! Halleluja, kochani! Zapraszam! Kochani, zapraszam! Jezus Chrystus żyje! Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki! On cały czas żyje! On zmienił moje życie! Byłem odrzuconym człowiekiem! Miałem problemy z psychiką! On wszystko zregenerował! Wszystko zregenerował! On na krzyż, na krzyżu Golgoty wziął wszystko! Przekleństwo! Grzech! Potępienie! Najgorsze rzeczy, największe patologie. On to wszystko pochłonął na siebie. I gdy ty dziś uwierzysz, że jest Synem Bożym, że jest Zbawicielem i zaprosisz Go do swojego serca, uznasz Go jako swojego Pana i Zbawiciela, zbawiony będziesz. Nie musisz się starać. Zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. Nie z uczynków. Dziś w tym miejscu możesz być narodzony na nowo. Możesz mieć pewność zbawienia. To nic nie kosztuje. Ja przyszedłem do Jezusa naćpany, a On dał mi łaskę. Oddał mi łaskę. I ja tu dziś stoję przed wami i zwiastuję wam Jezusa Chrystusa, Boga żywego. I zwiastuję wam Ewangelię, bo Ewangelia jest życiem. Ewangelia dała życie. Wiecie co? Gdy byłem naćpany w aucie, to mój przyjaciel głosił mi Chrystusa, głosił mi Ewangelię. I te słowa mnie poruszyły. Te słowa mnie poruszyły. I ja dziś robię to do was. I jestem tu dla was. Ojcze, otwórz teraz umysły i serca tych ludzi, ludzi pokoju, którzy szukają Ciebie z głębi serca, tych ludzi, którzy pragną żywej i prawdziwej relacji z Tobą. Duchu Święty, ja w imieniu Jezusa, Duchu Święty, przenikaj teraz tych ludzi. Niech oni doświadczą teraz Twojej miłości,
Kochani, Bóg jest Bogiem miłości. To jest prawda, ale wtedy, gdy ty przyjmiesz Go do swojego serca, narodzisz się na nowo z Bożego Ducha. Jeżeli jesteś martwy duchowo, jesteś wrogiem, nie masz nic wspólnego z Bogiem. Dlatego tu jestem, aby cię te słowa poruszyły, aby moc Ewangelii otwarła twoje serce, abyś się narodził na nowo, abyś po śmierci wylądował w niebie. Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. Po trzech dniach zmartwychwstał. Zmartwychwstał. Halleluja! Jezus Chrystus zmartwychwstał. On nie leży w grobie. On nie leży w grobie. On żyje i On czeka na ciebie. Ale to, co cię dziś od Niego oddziela, to twoje ego i grzech. Maj, przyznaj się do tego. Zrzuć maskę i przestań kozaczyć, bo potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz zbawienia. Kładę przed Tobą dziś życie i śmierć. Życie i śmierć. Ale mówię Ci, wybierz życie, abyś żył. Jeżeli chorujesz, żyjesz w jakiejkolwiek patologii i jesteś zniewolony narkotykami, alkoholem, papierosami, nie wiem czymkolwiek, seksem, ale żygasz już tym. Przyjdź tutaj, położę na Ciebie rękę. Zostaniesz wyswobodzony. Zostaniesz wyswobodzony. Doświadczysz Bożego ognia, doświadczysz Boga żywego. Ojcze, ja ustanawiam Twoje panowanie na tym miejscu. Duchu Święty, uwielbiam Ciebie, uwielbiam Ciebie. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty wyswobodziłeś moje życie. Ojcze, dziękuję Ci, że te życie jest również dla tych ludzi. Halleluja! Zapraszam, kto chce doświadczyć Boga żywego, kto chce się narodzić na nowo i mieć pewność zbawienia. Zapraszam, zapraszam. To jest za darmo. Zbawienie jest za darmo. Wystarczy, że tego pragniesz i chcesz żyć.